Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki, bo nie będzie trwał więcej niż 20 minut. Ale sytuacja, w jakiej go nagrywam, jest wyjątkowa, ponieważ dotyczy zaginięcia 20-letniej Klaudii Jarneckiej, z którą dokładnie od miesiąca nikt z bliskich nie ma kontaktu, a same okoliczności jej zaginięcia wydają się mocno niepokojące. Bardzo Was proszę o wysłuchanie tego odcinka i o przekazywanie informacji na temat zaginięcia Klaudii wszędzie, gdzie możecie. Jednak jeżeli ktokolwiek z Was posiada jakiekolwiek informacje, nawet szczątkowe, na temat zaginięcia Klaudii, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Słubicach lub pod numerem alarmowym 112. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Klaudia Jarnecka urodziła się 14 marca 2001 roku w województwie lubuskim. Wychowywała się i mieszkała w swoim rodzinnym domu w Ługach Górzyckich. Ale 2 lata temu, w 2019 roku, razem ze swoją mamą, Beatą, wyjechała do Berlina, gdzie obie kobiety znalazły pracę. Tam też żyły. Relacja Klaudii i jej mamy, Beaty Jarneckiej, jest bardzo dobra. Kobiety się ze sobą przyjaźnią, są dla siebie bardzo ważne, są sobie bardzo bliskie. Mama Klaudii wspomina, że jej mała córeczka od dzieciństwa uwielbiała być głaskana, przytulana. I to się nie zmieniło, nawet wtedy, kiedy Klaudia stała się pełnoletnia. Ta bliska więź jest czymś dla obu kobiet najważniejszym. Utrzymują ze sobą regularny kontakt, mieszkają razem i zwierzają się sobie z najskrytszych tajemnic. W październiku 2021 roku Klaudia postanawia zrobić kurs na prawo jazdy. Z racji tego, że lepiej zna język polski i lepiej jej zrobić ten kurs właśnie w tym języku i w kraju, który lepiej zna, i też bardzo kocha, postanawia ten kurs zrobić w Polsce. W taki oto sposób w październiku przyjeżdża do miejscowości Ługi Górzyckie, która znajduje się nieopodal Słońska, ale jeszcze bardziej na zachód, w stronę granicy niemieckiej. To tam mieszka jej rodzina, a dokładnie wujek, u którego Klaudia zamierza się zatrzymać na czas trwania kursu. 20 października 2021 roku Klaudia ma 20 lat. Umawia się wtedy z Damianem, z którym spędza noc. Nie wiadomo, co robią, ale wiadomo, że dziewczyna bawi się świetnie. Rano zresztą rozmawia ze swoją mamą na wideoczacie. Pani Beata widzi swoją córkę, która jest normalna, dobrze się zachowuje, w jej głosie nie czuć nic dziwnego. Po południu Klaudia wysyła mamie zdjęcie. Zdjęcie łąki i pisze kilka słów, dokładnie 3 słowa, które brzmią: nie zdążę już. Mama dziewczyny, niczego nie podejrzewając, znaczy nie przeczuwając niczego złego, odpisuje: a na co? Na zachód słońca? Po kilku minutach Klaudia odpisuje: słońce stało. Po kilkunastu pisze ostatnią wiadomość do swojej mamy:
kurwa. Dzieje się to o 17:58 i to właśnie wtedy telefon Klaudii zostaje wyłączony. Do dzisiaj, a dziś jest 21 listopada, czyli dokładnie mija miesiąc od tamtych wydarzeń, ten telefon wciąż milczy, a śladu po Klaudii nie ma. Klaudia bowiem nie wraca do domu i po 2 dniach, kiedy nie ma z nią kontaktu, jej mama przyjeżdża do Polski i zgłasza zaginięcie córki na policji. Zaczyna się śledztwo. Po pierwsze prowadzone przez policję, która to zaginięcie przyjmuje, to zgłoszenie o zaginięciu przyjmuje, ale to śledztwo, które prowadzi matka na własną rękę. Pani Beata dowiaduje się wtedy, że Klaudia razem z Damianem mieli jechać do Słońska. Według niego podczas jazdy samochodem Klaudia nagle wybiegła z tego samochodu i zaczęła biec przed siebie. On zaś uważa, że cóż mógł innego zrobić, no przecież nie mógł sam zostawić swojego samochodu na poboczu, biec na oślep za dziewczyną, siłą ją wciągać do samochodu, więc pozwolił jej uciec. Jednak policja bardzo szybko dochodzi do wniosku, że Damian, ten tajemniczy nowy znajomy Klaudii, ani razu sam nie zgłosił się na policję. Nawet wtedy, kiedy wiedział już, że dziewczyna zaginęła, ponieważ informacja po 2 dniach, czyli około 23 października, kiedy to zgłoszenie zostało przyjęte na policji, rozeszła się bardzo szybko, głośnym echem, nie tylko po okolicznych miejscowościach i po województwie lubuskim, ale też po całej Polsce. Damian nie zgłosił się na policję sam, a tym bardziej nie poinformował jej o tym, że w samochodzie Klaudia zostawiła swoją torebkę, a także swoje dokumenty. Nie próbował też ich oddać w żaden sposób Klaudii. Przecież mógł myśleć, że dziewczyna wybiegła do domu, że w jakimś szale, nie wiem, może w jakimś stresie, po prostu chciała do tego domu trafić sama. Jednak to nie jest ostatni moment i ostatnia sytuacja, w której ktoś Klaudię widzi lub z nią rozmawia. Ponieważ okazuje się, że po tej ucieczce z samochodu Klaudia dzwoni do swojego kolegi, do Sebastiana, właśnie w okolicach 17:58 i mówi mu bardzo dziwną rzecz, że musiała wybiec z samochodu, ponieważ ktoś potrzebuje pilnie jej pomocy. Sebastian nie wie, o czym jego koleżanka mówi, kto potrzebuje tej pomocy, dlaczego, czy to przypadkiem ona tej pomocy nie potrzebuje. Podczas tej rozmowy telefonicznej Sebastian nie dowiaduje się, co tak naprawdę stało się z Klaudią i to on teoretycznie jest ostatnią osobą, o jakiej wiemy, która miała jakikolwiek kontakt z Klaudią. Sebastian dziennikarzowi Alarmu w taki sposób opisał ostatni kontakt z Klaudią. Ja ją widziałem w czwartek po południu około 16, a o 18 dzwoniła, płakała, gdzieś biegła. Ja myślałem, że mieli wypadek czy coś, ale nie. Wyszła z auta się załatwić i zadzwonić do kogoś, komu musi pomóc i już nie wróciła. Ja nie wiem, o czym ona mówiła z tą pomocą, komu, po co, nie wiem. Damian z kolei mówił innym, że Klaudia wybiegła z samochodu mówiąc, że musi zadzwonić, bo ktoś potrzebuje pomocy. Ani Damian, ani Sebastian nie wiedzą, kto to był. Do tego wszystkiego okazuje się, że ta ostatnia wideorozmowa z mamą, z panią Beatą, też była dość nietypowa, ponieważ Klaudia nie pokazała na niej swojej twarzy. Ta wideorozmowa odbywała się w samochodzie w trakcie jazdy. Klaudia siedziała na przednim siedzeniu pasażera i pokazywała na kamerce tylko swoje kolana, uda, stopy. Było widać skrzynię biegów, było widać deskę rozdzielczą, znaczy no, schowek w samochodzie i w taki sposób rozmawiała z matką.
nie wiadomo, kto prowadził ten samochód i czy w tym samochodzie były też inne osoby. Klaudia też o tym w tej rozmowie nie mówiła, a tego też nie udało się ustalić. Co więcej, bardzo dziwne jest również to, że Klaudia rzekomo miała tego dnia jechać właśnie z Ługów Górzyckich, czy z Ług Górzyckich, bardzo przepraszam, jeżeli źle wymawiam tę miejscowość, miała jechać do Słońska, który jest nieopodal. Natomiast pole, na którym znalazła się i była widziana po raz ostatni, znajduje się kilka kilometrów od drogi na Słońsk. Patrząc od strony Ług Górzyckich, znajdowała się za Słońskiem, czyli musiała wyjechać w zupełnie inną stronę, w przeciwnym kierunku, niż w tym kierunku, w którym by wracała do domu. Tego ani Damian nie wyjaśnił, na ten temat też nie wiedział nic Sebastian. To pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Dlaczego tak daleko od Słońska Klaudia znalazła się w krytycznym momencie? Co robili w samochodzie za Słońskiem? Jak przebiegał ten wieczór? Jakie były plany? Poszukiwania bardzo szybko nabrały tempa. Policja i ekipy poszukiwawcze przede wszystkim skupiły się na polu i okolicznych krzakach oraz miejscach, gdzie są drzewa, żeby sprawdzić, czy tam Klaudia się nie schroniła. Jednak bezskutecznie. Co więcej jednak, w tym szczerym polu, w którym, jak twierdził Damian, Klaudia w pewnym momencie zniknęła mu z pola widzenia, co jest dość trudne, ponieważ przy dobrej widoczności, bez mgły, bez deszczu, bez, nie wiem, jakichś dymów, czy dymu z okolicznych pól, na których można wypalać, nie wiem, trawę, nielegalnie oczywiście, trudno zniknąć nagle komuś z pola widzenia. Taka osoba jest widziana właściwie po sam horyzont niemalże. Jedyną opcją, żeby Klaudia faktycznie mogła zniknąć Damianowi z pola widzenia, to gdyby udała się na wał przy kanale, który tamtędy przebiega. Jednak wody tego kanału również zostały sprawdzone i nie znaleziono w nim, nie znaleziono w tych wodach ciała Klaudii. Co ciekawe bardzo i niepokojące zarazem, to, że kilka dni po zaginięciu Klaudii do pani Beaty zgłasza się kobieta o imieniu Agata i mówi jej, że Sebastian kilka dni po zaginięciu Klaudii złożył jej pewną propozycję. I ta propozycja miała polegać na tym, że pojedzie z Sebastianem do hotelu, a tam ma dać się związać. Że dojdzie do jakiejś zabawy, do której dołączy także kolega Sebastiana, że będzie fajnie. Z dużym niepokojem zresztą zareagowała na taką propozycję. Odmówiła i powiedziała takie słowa, że skończę tak jak, że zniknę tak samo jak tamta dziewczyna, że tak samo sprawicie, że wywieziecie mnie tak jak tamtą, to jest cytat, wywieziecie mnie tak jak tamtą. Sebastian wtedy mówi, że to był żart. Zresztą, kiedy dziennikarz Alarmu konfrontuje się z Sebastianem na temat tej dziwnej propozycji, jaką miał złożyć owej Agacie, Sebastian mówi, że to były w ogóle żarty, że do tych żartów doszło właśnie przez to, że to ta Agata zahaczyła o temat Klaudii i że po prostu wyszło to jakoś w żartach. Natomiast on nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Śledczy jednak, kiedy dowiadują się o tym, bo oczywiście rodzina zaginionej od razu informuje o takim tropie, że taka dziwna propozycja ze strony jednej z osób, która ostatnio miała kontakt z Klaudią. Policja twierdzi, że ta sytuacja niczego nie zmienia, że to dalej jest zaginięcie, no bo to oczywiście mogłoby sugerować, że Klaudii stało się coś niedobrego, że mogła paść ofiarą na przykład, nie wiem, handlu ludźmi, albo gwałtu, albo zabójstwa. Śledztwo cały czas dotyczy oczywiście osoby zaginionej i tak jest też prowadzone. Tutaj policja nie przyjmuje i nie zmienia klasyfikacji tego poszukiwania
nawet mimo tych wieści właśnie ze strony matki oraz tajemniczej kobiety, czy tajemniczej, no, tej Agaty. W materiałach, które można obejrzeć w internecie, Damian rozmawia z dziennikarzami, udziela im odpowiedzi, nie reaguje w żaden sposób nerwowo na pytania. Znajduje się w swojej pracy jedynie, kiedy ktoś odkrywa, że jest kamera, że operator ma kamerę ze sobą, to wtedy ktoś tam się denerwuje i mówi, że zaraz będę nieprzyjemny, ale oczywiście dziennikarze szybko tam udaje im się to załagodzić, ten konflikt, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był głos tego Damiana. Sebastian też z tymi dziennikarzami rozmawia, udziela jakiejś informacji, aczkolwiek te zeznania obu mężczyzn są takie nie do końca spójne, ponieważ z jednej strony Damian twierdzi, że Klaudia po prostu nagle wyszła z samochodu, po czym twierdzi, że powiedziała, że musi wyjść, żeby gdzieś zadzwonić, po czym wybiegła. Sam fakt, że zostawiła torebkę w samochodzie, mogłoby świadczyć o tym, że moment, w którym wysiadła z samochodu, nastąpił gwałtownie, to znaczy, że może chciała uciec, może czegoś się przestraszyła, może doszło do jakiejś kłótni, w wyniku której dziewczyna chciała jak najszybciej opuścić ten pojazd. Chociaż wydaje mi się, że jeżeli szybko chcesz opuścić pojazd i nie mieć z nikim już nic do czynienia, no to raczej zabieramy ze sobą te rzeczy. Pozostawienie tej torebki jest dziwne. Dziwne jest również to, że Damian tej torebki nie starał się ani oddać, ani nie zareagował w żaden sposób na wieści o zaginięciu dziewczyny. Co ciekawe, Sebastian też kilka dni czy kilkanaście dni po zaginięciu Klaudii wyjechał za granicę. Nadal nic nie wiadomo. Telefon Klaudii jest wyłączony od 21 października, od godziny 17:58. Nie wiadomo, co się z nią stało. Tutaj zaginięcie jest uznane za tej najwyższej kategorii, to znaczy łącznie z zagrożeniem życia. Teraz chciałam wam przeczytać rysopis zaginionej, zresztą jej zdjęcia zobaczycie tutaj oczywiście w okładce tego odcinka, ale wszystkich tych, którzy słuchają go na platformie Spotify czy jakiejkolwiek innej, zachęcam do tego, żebyście weszli tutaj albo na YouTube'a, albo po prostu do grupy Piąte Nie Zabija i tam zobaczycie zdjęcia Klaudii Jarneckiej. Oczywiście możecie też wyszukiwać na bieżąco informacje w internecie. Klaudia Jarnecka urodziła się 14 marca 2001 roku. Zaginęła w Słońsku, niedaleko Kostrzyna nad Odrą. Zaginęła dokładnie 21 października 2021 roku. Ma 1,55 m wzrostu, ciemne, proste włosy do pasa, brązowe oczy, a znaki szczególne to dwa tatuaże. Jeden na zgięciu łokcia, jest to wzór róży, oraz mały tatuaż na nadgarstku. Rodzina zaginionej ufundowała nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu jej lub wskazanie informacji na temat miejsca pobytu. Jeżeli ktoś z was ma jakieś informacje na ten temat, zachęcam was do zgłoszenia się na policję albo do zadzwonienia na policję i przekazania informacji, nawet anonimowej. W dniu zaginięcia Klaudia ubrana była w czarną kurtkę z kapturem obszytym futerkiem, szare spodnie w paski i sportowe buty. Na środkowym palcu lewej dłoni Klaudia nosi złotą obrączkę. Jeśli posiadasz informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej, skontaktuj się z Komendą Powiatową Policji w Słubicach pod numerem telefonu 47 79 23 211 47 79 23 211 lub pod numerem alarmowym 112. Możesz zarówno porozmawiać na żywo z dyspozytorem lub nagrać się na skrzynkę. Jeżeli nie macie informacji na temat Klaudii, to przekazujcie informacje na temat jej zaginięcia. Im więcej osób dowie się o tym zaginięciu, tym większa szansa na odnalezienie Klaudii całej i zdrowej lub natrafienie na jej ślad.
Dziękuję Wam za uwagę. Jak zwykle proszę Was o to, żebyście dbali o siebie, uważali na siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.